Cześć z tej strony Tom Gaz. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak stać się wyzwaniem dla kobiety, to oglądaj do końca. Oczywiście, jeśli jesteś wyzwaniem dla kobiety, to wtedy tak naprawdę jesteś zawsze pociągający dla kobiety, z którą się spotykasz, której się choćby wstępnie podobasz, i bycie wyzwaniem może zaważyć o tym, czy ona będzie chciała dalej się z Tobą spotykać, czy jednak sobie odpuści. Bardzo wielu facetów nie potrafi być wyzwaniem dla kobiety, tylko już od pierwszej randki, pierwszego spotkania oddają się jej cali na złotej tacy. Robią dla niej wszystko, co ona chce. Chcą się z nią ciągle spotykać, chcą z nią spędzać każdą wolną chwilę, ciągle z nią piszą, dzwonią i tak dalej. Przez co jesteś antywyzwaniem dla kobiety. Jesteś wtedy tak naprawdę facetem potrzebującym, który prosi o aprobatę dziewczyny, no i też pokazujesz się ze strony desperata. Takiego faceta kobiety nie chcą i nigdy chcieć nie będą. Widzisz, każdy pragnie tego, co jest dla niego ciężko dostępne, co jest dla niego wręcz nawet nieosiągalne. Ty też, jak masz coś na wyciągnięcie ręki, to nie jest to dla ciebie fascynujące i nie jest to coś, za co oddałbyś wiele. Natomiast jeśli masz w życiu coś dla Ciebie mega ciężkiego do zdobycia, tak? mega ciężko dostępnego dla Ciebie lub prawie w ogóle niedostępnego, to zrobiłbyś wszystko, żeby to mieć. Na przykład, właśnie jakąś kobietę. I dokładnie tak samo jest na odwrót z kobietami. Jeśli kobieta ma na wyciągnięcie ręki jakiegoś faceta, to taki facet nie jest dla niej atrakcyjny. Natomiast jeśli jest drugi facet, który nawet może być brzydszy, jest dla niej ciężki, tak? Jest dla niej wyzwaniem, jest dla niej cięższy do zdobycia, to zawsze wybierze tego cięższego do zdobycia. Ponieważ tutaj wchodzi w grę reguła niedostępności, która po prostu zawsze robi swoją robotę w postaci tego, że my ludzie pragniemy tego, co jest dla nas nieosiągalne. Ciężko dostępne i co też ciężko nam zdobyć. Dlatego, jeśli chcesz być wyzwaniem dla kobiety, chcesz, żeby ona się w tobie mocno zauroczyła, żeby nie mogła przestać o tobie myśleć, to zdradzę ci jedną bardzo silną metodę na bycie wyzwaniem dla kobiety, dzięki czemu ona nie będzie mogła przestać o tobie myśleć. Tylko zanim ją zdradzę, zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj mój kanał, jeśli doceniasz moją pracę oraz treści, jakimi się z tobą dzielę, zupełnie za darmo. No a teraz wracamy do tematu. I co to jest za metoda? To jest to, żebyś nie cenił, nie ceń. Wyżej niż siebie, dziewczyny, z którą się spotykasz lub z którą będziesz się spotykał, lub która ci się podoba. Nie może być tak, że cenisz ją powyżej siebie. Nie możesz traktować jej w taki sposób, że ona jest bardziej atrakcyjna niż ty, że ona jest lepsza niż ty, że ona jest wspanialsza niż ty, że ty na nią nie zasługujesz, tak? Że zrobiłbyś dla niej wszystko, a najważniejsze jest to, że nie możesz uzależnić swojego szczęścia, swojej radości, Twojego entuzjazmu od tego, czy będziesz z tą dziewczyną w związku, czy nie. Czy ona się z tobą prześpi, czy nie. Czy ona cię pokocha. Czy nie? Tak? To jest bardzo ważne. Zamiast postawy, którą bardzo wielu facetów ma pod tytułem podobasz mi się i zrobię dla ciebie wszystko, co tylko będziesz chciała. Chcę się z tobą spotykać, z najlepszą dziewczyną na świecie i nie mogę przestać o tobie myśleć, tak? Taką właśnie postawę ma większość facetów, przez co rujnują swoje relacje z kobietami. To zamiast takiej postawy, powinieneś mieć raczej postawę typu, że podobasz mi się i chętnie poznam cię bardziej. I zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że ty też tego chcesz. Ale jeśli ci się nie podobam, jeśli nie chcesz się ze mną spotykać, to to zrozumiem, przecież mogę ci się nie podobać i nic na siłę. Jeśli ty będziesz miał taką wewnętrzną postawę do relacji, do kobiety, z którą się spotykasz, która ci się podoba, to w takiej postawie, kiedy tak podchodzisz do relacji, to nie ma desperacji, tak? Nie ma potrzebującego faceta. Właściwie to jest odwrotność bycia potrzebującym i bycia zdesperowanym. A jeśli podobało Ci się to wideo, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał i to dzisiaj byłoby na tyle. Teraz obejrzyj jeden sobie z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla Ciebie, ten albo ten. A zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo tam również przygotowałem mega fajną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć.